moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat, dzisiaj pogadamy sobie o książkach, które chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku. Mamy październik, ja jestem totalnie do tyłu, jeśli chodzi o moje goodreadsowe wyzwanie. Zawsze ustalałam sobie ten próg gdzieś w okolicach 150-160 książek. W tym roku ustawiłam chyba 120, wiedząc jaka jest moja sytuacja. Jestem w okolicach 80 i nie wiem, czy uda mi się to wyzwanie zrealizować. A nie chciałabym jednak być taka rozczarowana samą sobą. Oczywiście nie chodzi o liczby i tak dalej, ale wiecie, ja po prostu lubię stawiać sobie wyzwania i lubię te wyzwania realizować, więc pomyślałam, że ułożenie jakiegoś takiego w miarę ścisłego TBR-u z książek, które faktycznie chciałabym przeczytać, może mi jakoś pomóc osiągnąć ten cel, to jest raz. Dwa, zaplanować w jakiś sposób czytanie na kolejne tygodnie, kolejne miesiące. No a trzy, w tym roku dużo książek mnie ominęło. W tym roku jakoś tak nie miałam serca do czytania, dużo premier gdzieś tam mi umknęło, więc pomyślałam sobie, że jeżeli zbiorę takie książki, którymi faktycznie byłam zainteresowana, to trochę nadrobię też te stracone jakby tygodnie i miesiące, kiedy nie czytałam. Także nie licząc jakichś sekretnych TBR-ów, nie licząc książek, po które będę sięgać stricte do filmu, to chciałabym w tym roku na pewno sięgnąć po Furious Thing, pierwszą książkę. To jest książka Jenny Doenham i jakby to mnie przekonuje. Raz, że leży na mojej półce od dłuższego czasu, ale dwa, że to jest właśnie książka Jenny Doenham, której czytałam dwie książki chyba do tej pory. Pierwsza to było Zanim umrę i podobało mi się średnio, natomiast Niepoprawna, którą czytałam później i której patronowałam, była absolutnie świetna. To była książka bardzo przejmująca, ale właściwie dopiero po lekturze. Dopiero po lekturze czuło się jej ciężar, czuło się powagę, czuło się to, co w tej książce było ważnego. Tutaj mamy historię nastolatki, która nie radzi sobie z gniewem. Ten gniew gdzieś w niej buzuje w środku, ona nie umie go powstrzymać, nie umie go okiełznać, a jednocześnie ma nadzieję, że kiedy to zrobi, to jej rodzina w końcu będzie z niej dumna. Jej rodzice w końcu ją będą akceptować i tak dalej, i tak dalej. Jakby ona myśli, że źródłem jej problemów w życiu jest właśnie ten kipiący w niej gniew, więc decyduje się, że zrobi wszystko, żeby go powstrzymać i żeby go okiełznać. I tutaj w opisie jest takie świetne porównanie, że taki skumulowany w sobie gniew, te negatywne emocje buzują jak napój musujący i wybuchają jak fajerwerki. I że ten wybuch będzie bardzo ciężko powstrzymać, więc jakby to mnie zaintrygowało, to mnie skłoniło, żeby po tą książkę kiedyś sięgnąć, postawić ją na swojej półce. No i teraz myślę, że znajomość już autorki i tego, co pisze, jest takim dodatkowym faktorem, który przekonuje mnie do sięgnięcia po tą książkę jeszcze w tym roku. Druga książka, po którą chciałabym sięgnąć do końca roku, to jest Srebrna łyżeczka Magdy Witkiewicz. Oczywiście wiecie, że ja Magdę Witkiewicz uwielbiam jej książki, to są takie moje comfort readers, to są przepiękne historie. Jeszcze nigdy chyba nie rozczarowałam się książką Magdy. I tutaj to może być pierwszy raz, dlatego że to jest książka, która zbiera bardzo mieszane opinie. Widziałam różne opinie, zresztą chyba sama Magda to udostępniała, że część osób mówi, że to jest jej najlepsza książka, najlepsze co napisała, rewelacyjna, wspaniała historia. Część osób pisze, że to jest jej najgorsza książka, że to jest no po prostu nieudany zupełnie tytuł, więc jestem ogromnie ciekawa. No wiecie, mam tą książkę już na półce od jakiegoś czasu, chciałam się za nią zabrać, ale gdzieś tam zawsze było coś innego. Natomiast tutaj pojawianie się tak sprzecznych opinii i to w środowisku czytelników Magdy, nie zupełnie tam obcych, jakichś przypadkowych osób, tylko w środowisku osób, które czytają jej książki regularnie, pojawienie się tak sprzecznych opinii, no, jest dla mnie dodatkowym bodźcem, żeby w końcu sprawdzić. Numer 3, po który w końcu chciałabym sięgnąć, i mówię w końcu, bo te książki stoją na mojej półce od premiery, zamówiłam ją zaraz po premierze, kiedy była jakaś taka super promocja w Empiku, że druga książka była za jakąś tam symboliczną kwotę, zamówiłam sobie dwa tomy Zakonu Drzewa Pomarańczy. Właściwie nie wiem dlaczego, dlatego że kiedyś czytałam Czas Żniw i nie podobał mi się, nie przebrnęłam przez drugi tom, utknęłam chyba gdzieś na jednej trzeciej, więc tak naprawdę nie wiem, co mnie popchnęło do tego, żeby przeczytać Zakon Drzewa Pomarańczy, a raczej żeby kupić Zakon Drzewa Pomarańczy. Może pozytywne opinie, może to, ile się o tej książce mówiło, może ten wielki nakręcony wokół tej książki hype. Właściwie nie wiem. No ale skoro już stoi na mojej półce tyle czasu, no to z takiej po prostu przyzwoitości chciałabym w końcu za tą serię się zabrać. Dawno nie czytałam ostatnio fantastyki. Raczej kręciłam się wokół książek obyczajowych, czasem wpadł jakiś kryminał, czasem wpadł jakiś thriller, ale po fantastykę sięgałam ostatnio rzadko. Także mam nadzieję, że to będzie, wiecie, jakieś takie pozytywne doświadczenie, taki skok do fantastyki przynajmniej na chwilę. Bo kiedyś fantastyki czytałam dużo więcej, sięgałam po nią dużo chętniej, a potem jakoś zmęczyłam się tymi wymyślonymi światami i tą koniecznością uczenia się tych światów na nowo, za każdym razem sięgając po książkę.
książkę fantastyczną. Dlatego przerzuciłam się na obyczajówki, dlatego przerzuciłam się na thrillery, kryminały, chociaż na nie coraz rzadziej, jakoś coraz mniej mam ochoty i coraz mniej takich dobrych tytułów do mnie trafia. Przede wszystkim czytam książki obyczajowe. W związku z tym taki, myślę, skok do fantastyki może być niegłupi. No poza tym to jest książka znana i bardzo dobrze oceniana, więc jestem ciekawa, czy mi również ma szansę się spodobać, czy raczej to będzie ta fantastyka, od której będę potem stronić. Kolejna książka, po którą bardzo chciałabym sięgnąć, to Dywan z wkładką. To jest komedia kryminalna Marty Kisiel i jakby nie wiem, dlaczego ja te książki wcześniej nie przeczytałam. W sensie zazwyczaj, jak wychodziły książki Marty Kisiel, to ja albo je dostawałam i czytałam je jeszcze przed premierą, albo sięgałam po nie zaraz po premierze, no bo Marta Kisiel jest w topce, jeśli chodzi o moich ulubionych polskich autorów. Jakoś tak po prostu zawsze automatycznie sięgałam po jej książki i praktycznie zawsze mi się podobały. Tak jak wiecie, ja uwielbiam ten styl, uwielbiam tą lekkość, tą taką lekką groteskę. No Marta Kisiel po prostu umie pisać i umie opowiadać i umie tworzyć historię. I w gruncie rzeczy na pewno sięgałabym po Dywan z wkładką, gdyby był dostępny w jakichś tam serwisach typu Legimi na przykład. Wiem, że dostępny chyba na Empiku, natomiast ja z Empik Go nie korzystam. Liczyłam na to, że będzie na Legimi, Uroborosa nie ma na Legimi, w bibliotece nie mogłam się doczekać. No i tym sposobem po prostu kupiłam. Stwierdziłam, że po prostu skoro i tak robiłam jakieś zamówienie w księgarni internetowej, no to może w końcu dorzucę do koszyka i przeczytam. Także od razu hurtem wpadł i Dywan z wkładką i wpadła druga część, czyli Efekt Pandy, który ukazał się niedawno. Także te książki na pewno chciałabym przeczytać. No i nie wykluczam też, jeżeli będziecie zainteresowani, że zrobię jakiś odcinek typu do pary właśnie, na przykład z książkami z tej serii. W ogóle, jeżeli w dzisiejszym filmie pojawi się jakiś tytuł, którego jesteście bardzo ciekawi, w sensie opinii mojej na temat tego tytułu, to dajcie znać, że chcecie film na temat tej książki i myślę, że da się coś zrobić. Także Dywan z wkładką na pewno jest bardzo wysoko na tej mojej TBR-owej liście, no bo to jest Marta Kisiel, no co ja mam więcej wam powiedzieć. Kolejna książka to tak naprawdę już jest mój wyrzut sumienia i to taki wyrzut sumienia nawet w stosunku do was, bo mówiłam wam o tym, że książkę przeczytałam, chciałam robić reading vloga, kupiłam książkę po angielsku, bo była w pięknym wydaniu i wiedziałam, że chcę mieć to wydanie na półce, tylko go nie przeczytałam, a zanim zdążyłam się w ogóle za niego zabrać i pomyśleć o tym, że może chciałabym go jednak przeczytać, to ukazało się polskie wydanie, które też kupiłam, bo stwierdziłam, że po polsku chyba pójdzie mi łatwiej, szybciej za książkę się zabiorę. Mam na myśli Łańcuch ze złota Cassandry Clare, czyli Chain of Gold oczywiście. Oczywiście jakby wiecie, że moja miłość do Clare jest nieustająca. Cokolwiek nie napiszę, to ja przeczytam. Zazwyczaj mi się podoba. Są bardzo nieliczne wyjątki, kiedy nie jestem aż tak zachwycona jak wszyscy inni. Natomiast jakimś cudem, właśnie mimo tego, że mam gdzieś tutaj z tyłu właśnie Chain of Gold po angielsku, nie zabrałam się, więc absolutnie priorytetem do końca roku jest przeczytać Chain of Gold i dać wam w końcu znać o tym, co tej książce myślę, bo jest wiele osób, które właśnie regularnie mnie pyta o tego vloga, o moje opinie, czy już czytałam, czy planuję i tak dalej, więc żeby nie było, trzymajcie mnie za słowo, ja to w końcu naprawdę przeczytam. A propos, ja to w końcu przeczytam. Kiedyś zrobiłam coś nie do końca rozsądnego, to znaczy, kupiłam książkę nie wiedząc, o czym jest, nie wiedząc tak naprawdę, czy w ogóle ma szansę mi się spodobać, właściwie na bazie tego, że wiele osób mówiło o niej dobrze i że to jest taka książka, którą po prostu mówi się, że trzeba ją poznać, plus zachwalały wtedy bestsellerki, no i jakoś tak dziwnym trafem do mojego koszyka trafił Szczygieł. Trafił Szczygieł do Nonny Tart i stanął na półce. I jakoś tak nigdy do tej książki nie mogłam się przekonać, nigdy nie mogłam się zabrać, mimo tego, że to jest książka nagradzana, popularna, jakby mimo tego, że od jej premiery upłynęło już dużo czasu, to ja nie zauważyłam, żeby o tej książce ucichło. Nadal się gdzieś tam pojawia, nadal ją ludzie czytają, nadal się zachwycają, więc tak pomyślałam, że w końcu ją przeczytam. A potem zrobiłam kolejną, nie do końca może rozsądną rzecz. Nie znając fabuły szczegóła, nie znając stylu, nie wiedząc w ogóle, czy ta książka ma szansę mi się spodobać i nie znając opisu kolejnej książki, zamówiłam Tajemną historię. No tak, jakoś tak mi trafiła przypadkiem do koszyka ostatnio przy okazji zakupów. To też jest nagradzana powieść, to też jest, no zresztą nawet na okładce, jedna z najważniejszych powieści końca XX wieku. Teoretycznie fabuła ma szansę mi się bardziej spodobać, bo tutaj jest jakiś element morderstwa, jakiś element zagadki tej. Tyle wiem na temat tej książki, natomiast nie wiem, czy stylistycznie będzie mi to jakkolwiek odpowiadać,
ale stwierdziłam, że w końcu zamierzam to sprawdzić. Także dajcie może znać, czy najpierw Szczygieł, czy najpierw Tajemna Historia. Obie te książki chcę przeczytać. Nie wiem, czy obie uda się w tym roku przeczytać, natomiast jedną z nich chciałabym na pewno, więc możecie wybrać, która Was bardziej interesuje, w sensie moja opinia na temat, której Was bardziej interesuje, po którą się powinnam sięgnąć najpierw. Jak zastanawiałam się nad tym TBR-em, no to pomyślałam sobie też, że skoro idą te takie długie jesienne wieczory, idzie listopad, wiecie, Halloween, te klimaty, no to przydałoby się przeczytać coś spooky, przydałoby się przeczytać coś trochę strasznego, może jakiś thriller, coś z klimatem, więc mam dwie propozycje, nie wiem po którą jeszcze będę sięgać, bo chciałabym przeczytać obie, natomiast nie wiem, która będzie wyżej na tym TBR-ze. Po pierwsze nowa książka Pauliny Händel, czyli Wisielcza Góra. Tutaj mamy rodzeństwo, które zostaje wysłane do ciotki bodajże, do takiej niewielkiej miejscowości, po to, żeby oderwali się od tego rodzeństwa, oderwało się od swojego życia, takiego codziennego, od codziennych rodzinnych dramatów i tak dalej. No i tam odkrywają słowiańskie demony i to, co zostało zakopane gdzieś tam głęboko w przeszłości, wychodzi znowu na jaw. Natomiast w sumie a propos wychodzenia przeszłości na wierzch i różnych tam demonów z przeszłości, druga książka to Harrow Lake. Ją z kolei widziałam gdzieś na zagranicznym booktubie i teraz widzę, że wydawnictwo Books for YA, czyli imprint Zielonej Sowy, zdecydował się na polskie wydanie. Tutaj główną bohaterką jest córka znanego reżysera horrorów, która, kiedy jej ojciec zostaje napadnięty, zostaje wysłana do babki, właśnie do miasteczka, w którym ten ojciec nakręcił swój pierwszy horror. No i to miasteczko żyje właśnie tym takim horrorowym klimatem, tajemnicami, no i dziewczyna orientuje się, że nie jest tam do końca bezpiecznie, ponieważ mieszkańcy tego miasteczka również skrywają różne tajemnice. Także w gruncie rzeczy to też by była dobra para do książek, do pary, do tego filmu, bo i tu mamy jakieś sekrety, tylko tutaj mamy demoniczne i słowiańskie, i tu mamy sekrety tylko bardziej współczesne i takie, powiedziałabym, horrorowo ludzkie, bo tutaj jednak jakieś dziwne istoty, tutaj to, co robili kiedyś ludzie i o czym być może chcieliby zapomnieć. Także któraś z tych książek jesienią wpadnie na pewno, nie wiem jeszcze która, więc tutaj również możecie mi pomóc w wyborze. No i ostatnia książka, którą dorzuciłam do swojego TBR-u na ten rok, to coś też z pod szyldu Kat, powinnaś to w końcu przeczytać, bo stoi na twojej półce jak wyrzut sumienia, czyli powieść Ani Złego Słowa. Tutaj również nie znam za dokładnie fabuły, nie wczytywałam się, nie wiem o czym to jest książka, wiem, że podobno wyciska łzy, podobno jest bardzo emocjonalna, podobno jest bardzo dobra i żeby nie zaglądać do opisu, to tylko przytoczę wam to, co jest jakby w górnej jego części. To nagradzana powieść o odmienności, imigracji, brutalności policji, ale także o potędze słów i o tym, kto ma prawo mówić otwarcie o sobie i innych ludziach. To początkowo mnie do książki przyciągnęło i mnie zainteresowało, potem książka trafiła na półkę, stała, ale myślę, że w końcu jest na nią gotowa. Skoro przebrnęłam już przez Małe Życie, przebrnęłam przez Wierzyliśmy jak nikt, to myślę, że to może być książka podobnego kalibru i trochę ją wrzucam do tej grupy takich cięższych emocjonalnie książek, książek wyzwań i myślę, że jestem gotowa, żeby z tym wyzwaniem w końcu się zmierzyć. I tak prezentuje się mój TBR do końca tego roku. Mam nadzieję, że przynajmniej większość z tych książek uda mi się przeczytać, no bo to naprawdę już są wyrzuty sumienia, są książki, które naprawdę chciałabym w końcu przeczytać, nie tylko po to, żeby zdjąć je z tych półek nieprzeczytanych. W związku z tym, jakby możecie mnie trzymać za słowo i możecie za jakiś czas sprawdzić, jak mi faktycznie poszło z tym czytaniem. Zresztą będziecie to śledzić pewnie na bieżąco w podsumowaniach miesiąca. Natomiast jeżeli jakąś z tych książek, o których mówiłam, jesteście bardziej zainteresowani, chcecie usłyszeć moją szerszą opinię, to dajcie znać, mogę jakiś tam film przygotować, czy jakiegoś reading vloga, no bo obiecałam wam reading vlog do Łańcucha ze Złota i myślę, że do jeszcze paru książek z tej listy też można by było coś zrobić. Także dajcie znać, czym jesteście zainteresowani. Napiszcie mi też koniecznie, jakie książki trafiły na wasz TBR do końca tego roku, czy w ogóle robicie sobie TBR-y, czy też nie, czy czytacie zupełnie spontanicznie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to będzie tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!